Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Znowu Białe Gniazdo, znowu Paulini z klerycy paulińscy z Krakowa na Skałce. Już jesteśmy trochę wyluzowani, bo już po sesji wprawdzie wszyscy pozdawali, tak mi się wydaje przynajmniej, ale chyba raczej tak. To dzięki wam, drodzy radiosłuchacze, waszym modlitwom, że się modliliście za nas w tym czasie. Ale jak Białe Gniazdo, to oczywiście ja nie będę do was mówił przez te całe pół godziny, tylko będziemy znowu rozmawiać. I są z nami dwaj bracia dzisiaj. Brat Jakub i Dawid, którzy są na pierwszym roku, czyli przyszli, można powiedzieć, pół roku po nowicjacie. Pół roku już są po nowicjacie, czyli pół roku mieszkają na Skałce. Porozmawiamy o ich powołaniu, o tym, jak trafili do naszego malutkiego zakonu, jakże znanego na całym świecie. Porozmawiamy o tym, może co robili przed zakonem, w jakich wspólnotach może byli, różnych, najróżniejszych, nie, może nietypowo katolickich, ale jakichś innych. I także na końcu, jak zawsze, pomodlimy się o nowe powołania do naszego zakonu, ale to już tak wybiegając bardzo w przód, więc który jest który? Może zaczniemy od... Przedstawcie się. Dobrze, ja się nazywam brat Jakub Krawiec. Pochodzę z okolic Stalowej Woli, z takiej małej miejscowości malowniczej Bojanów. Bojanów. Mi się z Edmundem Bojanowskim od razu kojarzy, ale... Nie, to nie ma związku. To nie ten Bojanów. Pochodzisz z takiej małej miejscowości. Paulinów tam nie ma w Bojanowie. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby była tam placówka paulińska. Nie ma. Więc jak trafiłeś w ogóle na to, że jest taki zakon jak ojcowie i bracia Paulini? Ojcowie i bracia świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Więc to jest dość długi temat, ale postaram się w jak największym skrócie to opowiedzieć. Mamy czas, więc możesz mówić. Może akurat twoje świadectwo komuś, kto nas słucha, pomoże i rozezna swoje powołanie do naszego zakonu lub do jakiegoś innego zgromadzenia. No więc gdy już poczułem swoje powołanie, to zastanawiałem się nad tym, jaki to będzie zakon. U nas w Stalowej Woli mamy praktycznie tylko jeden zakon kapucynów. No, podejmowałem jakieś próby nawiązania kontaktu z kapucynami, no ale jakkolwiek ich charyzmat mi się bardzo podoba, mam ogromny kult do ojca Pio, tak jakoś odpuściłem sobie tych kapucynów. Wpisałem sobie w Google rekolekcje powołaniowe, no i tak się akurat zdarzyło, że pierwsze, co mi wyskoczyło, to właśnie były rekolekcje tutaj w Krakowie na Skałce w seminarium. Teraz ja muszę się też podzielić jedną rzeczą. Jak ja też myślałem o zakonie w ogóle, że pójść, to też w taki sam sposób trafiłem do Paulinów. Wpisałem w Google rekolekcje powołaniowe i mi pierwsze, co wyskoczyło, to Paulini. No, także dobrze reklamują się Paulini. O, Google widać, że wie, jak wuje Google, jak to mówią, wie, gdzie pokierować. No i tak właśnie znalazłem Paulinów. Poza tym to nie było tak, że od razu podjąłem decyzję, że to będą Paulini, koniec, kropka, tylko szukałem jakiegoś zakonu maryjnego. No i też trafiłem, ja bardzo słabo się orientowałem w tych strukturach zakonnych, ale trafiłem na oblatów Najświętszej Maryi Panny. No i też zastanawiałem się nad nimi, no ale ostatecznie mi się ich sutanny czy te habity mi się nie podobały. Do tego Paulini pod tym względem tutaj mają dużo lepiej wyglądają. Białe habity lepsze. No i to też miało ogromny wpływ, ta maryjność, bo no jak zacząłem zgłębiać charyzmat pauliński, to odkryłem tą maryjność, no i to też mi bardzo pomogło w podjęciu tej decyzji. A poza tym uczestnictwo w tych rekolekcjach, bo tą decyzję podjąłem z dnia na dzień, bo ja te rekolekcje znalazłem, a one się odbywały po tygodniu. No i przyjechałem tutaj do Krakowa na Skałkę. I już jak tutaj po tych rekolekcjach 3 dniach już wiedziałem, że ja tu wstąpię, tylko musiałem jeszcze rok odczekać. No ale jestem. Powiedziałeś o swojej duchowości maryjnej, że jej nie miałeś i ją zacząłeś jakoś zdobywać, jakoś, która zaczęła się w tobie jakby rodzić, odkrywać zacząłeś ją. Więc jaka jest ta twoja duchowość maryjna? To jest osobiste pytanie dosyć, ale myślę, że też ważne w naszym zakonie. Znaczy, to nie było tak, bo ja właśnie duchowość maryjną to ja miałem od dziecka, tak bym to określił, bo ja
Właśnie to tak bym powiedział, że ja tylko jestem tutaj u Paulinów, tylko i ze względu na Maryję, bo to ona mnie naprawdę nauczyła kochać Boga. I ja od dziecka, pamiętam, że jak miałem jakieś 5 czy 6 lat, to moja babcia nauczyła mnie odmawiać różaniec, no i robiłem to nieustannie, aż do tej pory to robię, odmawiam ten różaniec. No ale to było jakieś tylko takie pobożnościowe, takie to nie była jakaś specjalna, głęboka więź, po prostu takie przyzwyczajenie. Tak z tradycji. No troszkę tak, ale właśnie tak pod koniec, przed wstąpieniem zakonu, zacząłem odkrywać bardzo to, że ja na tym różańcu to ja mogę wyprosić u Pana Boga wszystko. I to było na takiej zasadzie, że jak ja coś chciałem od swojego życia, nie wiem, zdać maturę, czy dostać się do wymarzonej szkoły, to wszystko prosiłem przez różanie, czy nowennę pompejańską, no i tym sposobem wymodliłem sobie, no wszystko. No jak już doszedłem do takiego punktu w moim życiu, że jak już osiągnąłem wszystko i miałem teoretycznie wszystko, to ja zobaczyłem, że to wszystko, co posiadam, to jest nic i że no cały czas dostawałem dar od Pana Boga, a w końcu zapragnąłem no zbliżenia się do dawcy tych wszystkich darów, no i tak się znalazłem u Paulinów. To jest bardzo dobre, bardzo piękne świadectwo, jak przez różaniec Maryja prowadzi na drogach powołaniowych. To mi się od razu kojarzy jak apostołowie, jak Pan Jezus mówi do jednego, z których by chciał pójść za nim, ale mówi, że on jeszcze chce się pożegnać ze swoimi bliskimi, jeszcze pochować ojca, a on mówi, weź, zostaw wszystko i idź. I myślę, że to tak nieraz właśnie w naszym powołaniu, w tym wyborze, to jest właśnie tak, że musimy w pewnym momencie powiedzieć, okej, basta, idziemy. Więc tak właśnie powiedziałeś, zostawiłeś wszystko i poszłeś do Paulinów. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz przerwa muzyczna. Posłuchamy znowu kolejnego pięknego utworu z najnowszej płyty Vox Eremi. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Przypomnę, z tej strony brat Filip Kaźmierczak i Białe Gniazdo i nasi goście paulińscy. Goście, to oni są u siebie tak naprawdę. Klerycy pierwszego roku. Brat Jakub i brat Dawid. I brat Dawid, który pochodzi z... Pochodzę z Bieganowa. To jest jedna z najpiękniejszych wsi w Polsce chyba. Dla mnie najpiękniejsza wieś na świecie. Ona znajduje się w województwie właśnie świętokrzyskim, w okolicach Włoszczowy. Województwo świętokrzyskie. Pamiętam kiedyś w reklamach była taka reklama, że województwo świętokrzyskie to jest najpiękniejsze województwo w Polsce, ale nie byłem jeszcze nigdy w tym województwie, więc... Może będzie okazja. Mam nadzieję. Więc jesteś u Paulinów od półtora roku. Ponad już. Tak. I jak to się stało, że poznałeś Paulinów? Bo w ogóle w województwie świętokrzyskim to tam w ogóle ze świeczką szukać Paulina, bo tam w ogóle nie ma, jeszcze nie mamy placówki paulińskiej, może kiedyś będziemy mieli. Więc jak to się stało, że trafiłeś? Pielgrzymki, Jasna Góra. Czy może jeszcze jakieś coś w ogóle, czy też no, były Google? Chciałbym, żeby tak było, ale ja się powtórzę absolutnie po was, bo rzeczywiście miałem tak, że szukałem rekolekcji powołaniowych w internecie, jak już wiedziałem, że chcę do zakonu wstąpić i jakoś pamiętam, że ten termin był tak, że miałem go idealnie między maturami próbnymi, bo przyszedłem do zakonu od razu po szkole średniej i on wypadał jakoś idealnie w weekend. I dlatego pojawiłem się na tych rekolekcjach powołaniowych. To były w ogóle moje pierwsze rekolekcje powołaniowe i jedyne. No i tyle, co pamiętam z tych rekolekcji, to że jak z nich wyjeżdżałem, bo to były rekolekcje na Jasnej Górze, to wiedziałem, że to chyba raczej nie ten zakon i to ja nie powinienem tutaj wstępować i strasznie się tego bałem. O to jak to się stało, że mówisz, wyjeżdżasz z Jasnej Góry, mówisz, nie, to nie ten zakon i dzisiaj rozmawiamy. Ale naprawdę tak było. Jeszcze te rekolekcje były w styczniu. I w lutym złożyłem papiery do innej szkoły. Miałem całkowicie inny projekt na swoje życie. No ale Pan Bóg jakoś tak mocno zadziałał w tym miesiącu w moim życiu, że 1 marca zdecydowałem, że chciałbym do zakonu wstąpić. Skontaktowałem się z naszym referentem, z ojcem Andrzejem Gradem. Spotkaliśmy się na rozmowie, no i jakoś się utrzymałem w tej decyzji, jak do tej pory. No i tak ja tak jestem u Paulinów, tak w skrócie. Pięknie. Czyli tak w skrócie wszystko jakoś od razu po maturze poszedłeś. I
jaka duchowość cię w ogóle u nas dziś zachwyciła? Bo na pewno coś cię takiego szczególnego zachwyciło w naszym zakonie, że akurat tutaj. Jak w ogóle pan Jezus działał? W ogóle w tym życiu, przez ten od tego lutego aż do lipca, kiedy wstępowaliście do prenowicjatu. Tutaj znowu muszę powtórzyć chyba trochę po Kubie, ale myślę, że powiedziałaby to większość Paulinów, że chodzi o Maryję tak naprawdę w naszym zakonie. To ona jest pierwszym powołaniowcem u nas. Ona tutaj tym wszystkim absolutnie rządzi. Jeśli chodzi w ogóle o Maryję, to ona jakoś dała mi znać o sobie bardzo wcześnie, bo dopiero w zakonie jakoś zobaczyłem, czy tam na chwilę przed zakonem, że urodziłem się w jej wspomnienie. I to jakoś bardzo dużo mi dało. Zawsze jakoś opiekowała się mną. Pochodzę z parafii, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej i ona zawsze jakoś była przy mnie. I myślę, że to, że znalazłem Paulinów i że trafiłem do Paulinów, to jest absolutnie jej działanie. Ona absolutnie tym wszystkim steruje. Natomiast jeśli chodzi o duchowość paulińską, to myślę, że dla mnie takim absolutnie fascynującym jest to nasze hasło, nasza dewiza Solus Cum Deo Solo, sam na sam z Bogiem. W moim życiu taką ważną też świętą jest święta Maria Magdalena, która jakoś zawsze tam blisko Pana Jezusa była, odkąd zaczął ją uzdrawiać i chwilę potem to ona pierwsza poszła do grobu i to ona pierwsza mówiła o zmartwychwstaniu. I myślę, że to jest właśnie takie bliskie Paulinom, to wpatrzenie się w Jezusa, postawienie Jezusa wyżej niż wszystko inne w życiu. Paulińskie życie to jest tak naprawdę takie życie, gdzie Pan Jezus jest jakby podstawą absolutnie wszystkiego i wtedy naprawdę najdrobniejsze czyny, to może być mycie toalety, ale mają ogromny sens, bo są robione z miłości i bo mają podstawę, jaką jest Jezus. No w naszym seminarium musimy też przypomnieć, że jest codziennie też adoracja Najświętszego Sakramentu, która wprawdzie jest na koniec dnia, ale tak naprawdę to jest, no jeszcze są, nie liczę tej nocnej adoracji, całonocnej adoracji, ale ta adoracja, która jest codziennie u nas, to jest też taka studnia, z której bierzemy chyba pełnymi garściami. Może byście coś chcieli powiedzieć o adoracji, bo w nowicjacie to jest tak, że ta adoracja jest obowiązkowa, 1,5 godziny adoracji codziennie, obowiązkowej, a tutaj jednak jest ten czas, możesz przyjść na adorację, ale możesz nie przyjść, możesz wybrać film, możesz pójść na adorację. Jak to jest u was tak po dwa zdania dosłownie? No więc ja adorację odkryłem już na rok przed wstąpieniem do zakonu. Wcześniej no to było bardzo sporadycznie, ale na rok przed, jak już podjąłem decyzję, że wstępuję do zakonu, to wtedy odkryłem adorację bardzo i adorowałem po kilka godzin dziennie. I to też było na takiej zasadzie, że już chciałem do zakonu, a Pan Bóg powiedział, musisz jeszcze rok poczekać. No i ja ten rok bardzo dobrze wykorzystałem z adoracją, no a tutaj w zakonie to się tylko potwierdza i mi ten system adoracyjny bardzo odpowiada i takie te nocne adoracje to coś pięknego, takie przebywanie z Panem Bogiem sam na sam i za to naprawdę Panu Bogu dziękuję i to jest myślę, że coś najlepszego w zakonie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o adoracji, że tutaj mówiłeś, że można wybrać film, ale rzeczywiście widzę ogromną liczbę braci zawsze na adoracji i myślę, że no film byłby fajny, ale film tak naprawdę nam jakiegoś takiego oddechu nie da, a adoracja jest czymś, gdzie łapiemy kontakt z Panem Jezusem, ładujemy te baterie i znowu obieramy go sobie jako sens wszystkich działań i po prostu mamy siłę, żeby robić to, co mamy robić. Do rozmowy już za chwilę wrócimy. Teraz krótki przerywnik muzyczny. Nasz ukochany zespół Vox Aremi, nasz pauliński zespół, więc posłuchajmy. Słyszeliśmy teraz piosenkę Vox Aremi, kolejną już, więc poznajemy coraz to starsze i nowsze piosenki Vox Aremi, te, które nagrywali nasi ojcowie już, ale także obecni klerycy. A my powracamy do rozmowy z poprzednią część zakończyliśmy na adoracji, że możemy wybrać film albo adorację, że ta adoracja nas umacnia, że ta adoracja ładuje nasze baterie, ale też jest taki moment rekreacji. W nowicjacie przypomnijmy, jest tak, ja to zapamiętałem, że robimy wszystko wspólnie,
W ogóle wszystko robi, spacery są wspólne, rekreacje są wspólne, modlitwy są wspólne, wszystko jest wspólne. Tutaj już rekreacja jest taka, no prawie wspólna, dowolna. Są spotkania braterskie, na których jesteśmy wszyscy, ale to też nie jest codziennie. Więc jak z tą wspólnotowością u was? Porównując gdzieś nowicjat i tutaj już życie seminaryjne, bo także w seminarium nas jest 42 bodajże, jak dobrze pamiętam. Jeszcze 42, bo bracia diakoni już wyjeżdżają na placówkę lada moment. A w nowicjacie was było 10, zaledwie 10, tak? Startowało nas 12. 12, więc a ostało was się raz 6? 6? 7? 6. Jeju. I jak to w ogóle odbieracie, to wspólnotowość, porównując nowicjat i tutaj życie seminaryjne? No więc tak, ja mogę powiedzieć, że ta wspólnotowość trochę w nowicjacie była może nie narzucana, ale tego się trzeba było nauczyć. Trzeba było się nauczyć, ponieważ no ja nie byłem, ja się w ogóle wywodzę z takich struktur, że tam też żyliśmy wspólnotowo, więc to dla mnie nie było zaskoczenie. A możesz pociągnąć dalej te struktury? No więc ja tutaj zaraz po szkole średniej dostałem się do szkoły aspirantów w Krakowie. I tutaj przez 2 lata żyłem trochę w takim systemie jak w zakonie, ponieważ przez 2 lata żyliśmy w zamknięciu 93 facetów, 92 jedna dziewczyna. No i byliśmy tutaj, no jakby to powiedzieć, no żyliśmy wspólnotowo bardzo mocno, ponieważ no do domu jeździłem tylko raz na 3 tygodnie, na weekend. No i też wspólne posiłki, wspólne spędzanie czasu, wspólna nauka, wspólne ćwiczenia. No i tutaj pod tym względem tutaj zakon bardzo mi przypomina szkołę aspirancką. No i poza tym w tej aspirantce nauczyłem się tego, że tam się wszystko robi w rocie. Rota to jest taki podstawowy zespół ratowników, czyli 2 ratowników. No i tutaj to bardzo mi się pokrywa z Ewangelią, bo Pan Jezus jak posyłał, to też posyłał po 2. No i tutaj życie wspólnotowe ma bardzo duże znaczenie i wszyscy ci, co nie żyli tym życiem wspólnotowym, no to dlatego już nas nie ma 12, tylko nas jest 6. Także wspólnoty się trzeba bardzo mocno trzymać. Wspólnota daje też siły, tak jak adoracja. No tak, to nie ulega wątpliwości. Znaczy, tak jak powiedziałeś, tutaj na tej rekreacji jest rzeczywiście dużo trudniej się złapać, choćby ze względu na obowiązki. No i jest też nas sporo więcej. Natomiast myślę, że gdzieś tam wszyscy bracia jakoś staramy się trzymać razem. I ja nie szukałbym też, myślę, tej wspólnoty w jakimś takim ograniczonym czasie, tej godzinki czy tam 2 rekreacji, ale ja jakoś tą wspólnotę znalazłem głównie w tym, że jakoś zawsze na braci mogę liczyć. Naprawdę. I zauważyłem to, mimo że tutaj w seminarium jesteśmy 5 roku, to czy braci ze starszych kursów, o co by mnie poprosił, czy jakąś pomoc, czy o wyjaśnienie czegoś, to zawsze to znajduję. I myślę, że to jest ten główny wymiar wspólnoty. Chyba nie jest tak jasne. Rekreację mamy robić, bo ją mamy w programie. Natomiast myślę, że ten główny element wspólnoty to jest ta miłość braterska, że zawsze możemy po prostu na siebie liczyć. Dokładnie, no modlimy się codziennie razem, jemy też codziennie razem, nawet nieraz uda się wyjść razem i myślę właśnie, że to co robimy tutaj w seminarium, to się później bardzo mocno chyba przekłada na placówki, bo jak później wyjedziemy na placówki, czy nawet już pojedziemy na święta wielkanocne, też na nasze placówki, wprawdzie na taki wymiar tygodniowy, a to też jest bardzo ważne budowanie wspólnoty. Ja jeszcze bym pociągnął ten temat szkoły aspirantów przez chwilę, bo powiedziałeś, że tam żyliście tak w takim rygorze, takim wojskowym, też we wspólnocie, ale tak naprawdę powiedziałeś w pierwszej części, że zostawiłeś wszystko, ale tak naprawdę mało kto by tak zostawił, bo skończyłeś szkołę aspirantów, miałeś już pracę zapewnioną, jak to mówią, praca państwowa jest dobra. I tak. I w ogóle to, jak to się stało, że po takiej pracy, że to wszystko to naprawdę musi być takie uderzenie Pana Boga mocne. Oj tak, ja powiem tak,
jeżeli ja z tym doświadczeniem, które miałem z Panem Bogiem, ja bym nie poszedł tutaj w stronę Pana Boga, no to ciężko bym zgrzeszył, oj, ciężko bym zgrzeszył. Tutaj no, Pan Bóg mi się tak mocno objawił w moim życiu, że no, nie pójść za Panem Bogiem, no to tak jakby po prostu odwrócić się do Niego plecami, mając Go jako realną osobę przed sobą, i to by naprawdę było coś karygodnego. I mi się wydaje, że no, ja tutaj nie popełniłem, nie robię nic nadzwyczajnego, i to jest czysta łaska, i ja Panu Bogu codziennie wstając dziękuję za to, że ja tu jestem. I ja na początku może się jak troszkę czułem, że o, jaki ja to jestem, ja tutaj takie wspaniałomyślne życie poświęcam, no ale im dłużej jestem w zakonie, tym bardziej ja Panu Bogu dziękuję za to, że ja tu jestem, a nie za to, że ja Mu coś oddałem, czy coś na tej zasadzie. Dobra, a jak wasze środowiska zareagowały na to, że idziecie do zakonu? Bo to jest zawsze takie, wzięli, spakowali i wyprowadzili syna, córkę, jak do zakonów żeńskich, kolegę, przyjaciela, nie będzie już kontaktu z nim i w ogóle. No to u mnie trochę było tak, że ja z kolegów ze szkoły aspirantów, bo później jeszcze rok pracowałem we Wrocławiu jako strażak zawodowy, ale ci koledzy z aspirantki to nikt nie wiedział. U mnie w rodzinnej miejscowości też nikt nie wiedział, poza moją najbliższą rodziną. No a tutaj koledzy z Wrocławia bardzo entuzjastycznie to przyjęli, przyjechali na moje obuczyny, na moje śluby. Także tutaj pod tym względem bardzo pozytywnie na to zareagowali. W ogóle wszyscy pozytywnie reagują, także ja tutaj mogę powiedzieć, że mam jak najlepsze wsparcie ze strony i środowiska strażackiego, i ze strony środowiska rodzinnego. Super. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja też tak trochę jak Kuba powiedziałem, tylko absolutnie jakoś o tym najbliższym osobom. Tak się trochę spakowałem i pojechałem. Natomiast też miałem też jakąś odpowiedź zwrotną od niektórych osób, z którymi tam jakoś żyłem, jak teraz byłem w domu na chwilę, że rzeczywiście to jakoś odebrali w taki sposób pozytywny. No i myślę, że tych ludzi, spośród których nas Pan Jezus powołuje, też może jakoś przez nas prowadzić po prostu do siebie. Dokładnie. I myślę, że to świadectwo, jeśli ktoś usłyszy wasze, może komuś pomoże rzeczywiście w podjęciu ważnej decyzji. Dlatego teraz na koniec naszego programu pomodlimy się o nowe powołania do naszego zakonu, aby nie brakowało tych białych sług Maryi na Jasnej Górze i na wszystkich innych naszych placówkach. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Błogosławiony Eusebiuszu, módl się za nami. Wszyscy święci zakonu paulińskiego, módlcie się za nami. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.